Hansi Flick oficjalnie zaczął pracę jako trener Barcelony i trzeba patrzeć m.in. na De Jonga, Ronalda Araujo czy też Ansu Fatiego, jak potoczą się ich losy właśnie pod wodzą Niemca, ale takim zawodnikiem także jest m.in. Pedri, to znaczy gdzie będzie grać właśnie Hiszpan, czy to będzie dziesiątka, czy jednak nieco niżej, na czym polega paradoks tego zawodnika oraz przede wszystkim jakie opcje ma właśnie Hansi Flick, o tym sobie dzisiaj pogadamy. Przede wszystkim chciałbym zacząć od dwóch rzeczy. Po pierwsze, wiem, że Pedri jest kontuzjowany, więc pewnie właśnie temat tego, gdzie on powinien występować w Barcelonie, pojawi się dopiero za kilka tygodni czy kilka miesięcy, gdy już zacznie regularnie dostawać minuty od Hansiego Flicka, gdy także te mechanizmy na boisku zaczną się coraz lepiej dogrywać. Natomiast gdy mówimy także o samej reprezentacji Hiszpanii, tutaj to jest drugi wątek w filmie odnośnie Daniego Olmo. Wspominałem o tym, że mniej więcej pod koniec fazy grupowej zaczęła się debata o mediapuncie w Hiszpanii, to znaczy między innymi w Relevo. Był taki artykuł, który porównywał Daniego Olmo oraz Pedriego i zadawał otwarte pytanie, kto powinien grać jako dziesiątka. Albowiem Pedri często był wykorzystywany jako ósemka w Barcelonie i tutaj tak naprawdę ciężko było jednoznacznie określić jego rolę. Nawet jeśli on teoretycznie był bardzo aktywny w strefie ataku, to nie było tego widać na liczbach. Tak jak widzicie, to nie jest piłkarz, który powiedzmy daje ci regularnie 10 bramek i 5 asyst, albo na odwrót, gdy mówimy o jednym sezonie. Kiedy zaś sobie spojrzymy na reprezentację Hiszpanii, na tym Euro właśnie Pedri występował często jako tak zwana media punta, tam był wystawiany przez Luisa de la Fuente, ale w 4 spotkaniach jako tego typu piłkarz nie zaliczył ani jednego gola. Ale nawet pomimo tego, że właśnie te liczby, to znaczy ani jednej bramki i jedna asysta, nie były jakieś oszałamiające i później przyćmił go powiedzmy Dani Olmo, który wszedł właśnie za kontuzjowanego Pedriego w ćwierćfinale z Niemcami, następnie zaliczył asystę oraz bramkę, które dały awans, gola z Francją w półfinale, który dał awans i także kluczowe podanie w samym finale, ale tutaj to nie zamyka debaty o Pedrim w samej Barcelonie. Bo wiele katalońskich dzienników zgodnie donosi, że Hansi Flick widzi Pedriego w roli tak zwanej media punkty, to znaczy tak jak występował on na pozycji dziesiątki w reprezentacji Hiszpanii, tak miałoby to wyglądać w samej Barcelonie, gdzie Flick nawet miałby porównywać gdzieś myślowo właśnie Pedriego do Jamala Musiali, czyli do piłkarza, który w Bayernie często występuje właśnie między liniami przeciwnika. No i teraz trzeba sobie postawić pytanie, czy Pedri tam w ogóle powinien występować, czy właśnie powinien być dziesiątką, która tak naprawdę nie daje goli albo też nie dawała ich dotychczas. Oczywiście w tej roli występował także przed turniejem i kiedy bodajże z Irlandią Północną mierzyła się właśnie kadra hiszpańska, no to Pedri z tej pozycji, z pozycji media punty świetnie przyjął sobie piłkę między liniami, otworzył swoje ciało, a następnie krótkim prowadzeniem piłki wywalczył sobie miejsce do strzału, skąd też strzelił bramkę. Natomiast to mimo wszystko nie jest aż tak przekonujące, patrząc także na to, co później stało się w turnieju. I dobrze, moim zdaniem różnice pomiędzy Danim Olmo a samym Pedrim oddają między innymi słowa Rodriego, który mówił otwarcie, że z Pedrim prawdopodobnie mamy lepsze opcje podań w strefie ataku i lepiej utrzymujemy się przy piłce. Z Danim mamy więcej prezencji w polu karnym, świetnie czyta grę i ustawia się między liniami. I znów wracamy do tego pytania, można byłoby już na nie odpowiedzieć, to znaczy nie, Pedri nie powinien być dziesiątką, powinien grać nieco niżej, koniec, kropka. I z jednej strony można się z tym zgodzić, natomiast także w przypadku każdego zawodnika jest taki trener, który potencjalnie zmienia mu spojrzenie na piłkę, który właśnie rozwija go w nowej roli. Moim zdaniem w przypadku Pedriego kimś takim miał być Xavi, ale bardzo często właśnie w przypadku relacji Pedriego z Xavim widać było, że Xavi nie jest w stanie odpowiednio zagospodarować miejsca dla swoich pomocników. Między innymi pokazał to mecz bodajże z Porto, kiedy to właśnie ktoś taki jak Pedri miał bardzo, ale to bardzo mało kontaktów z piłką. Bodajże przez 60 minut miał 14 zaliczonych podań, co jak na środkowego pomocnika jest wynikiem zwyczajnie fatalnym. O tym świadczy także ta pasmapa, którą widzicie aktualnie, to znaczy w meczu z Celtą Vigo Pedri także był nieobecny, więc to nie był tylko problem jednego spotkania. Natomiast tutaj właśnie zaczyna się ta debata, czy Pedri w ogóle umie odnaleźć się między liniami. O tym mówił m.in. Xavi, który porównywał go do Andresa Iniesty, mówiąc, że Pedri jest piłkarzem na innym poziomie. Nie widziałem wielu takich jak on. Ma talent, jest na poziomie Iniesty, co mimo wszystko wskazuje, że także były już piłkarz Barcelony i były trener także,
no, widział w Pedri właśnie kogoś, kto może teoretycznie operować jako dziesiątka, zresztą pokazują to także liczby z tego sezonu. To znaczy, gdybyśmy sobie spojrzeli na to, ile kontaktów z piłką zaliczał Pedri, tak jak widzicie, w porównaniu do poprzedniego sezonu, oczywiście to wszystko w przeliczeniu na mecz, bo dość rzadko był właśnie wystawiany Pedri, głównie ze względu na kontuzję, gdzie opuścił aż 25 spotkań w ostatnim sezonie ligowym i pucharowym. Natomiast mimo wszystko tych kontaktów z piłką miał więcej, kontaktów z piłką w środkowej, czy zwłaszcza w tercji ofensywnej miał więcej, co pokazuje, że wpływ na grę także miał zdecydowanie większy niż dotychczas. Z kolei, gdy mówimy o tym, jak to wyglądało właśnie pod kątem między innymi jego kariery w Barcelonie, ostatni sezon był najlepszy pod kątem asyst, najlepszy pod kątem wartości asyst oczekiwanych. I tutaj także warto to docenić, że Pedri często tak naprawdę posyłał świetne podania, natomiast one nie były zamieniane na bramki. Stworzone szanse także najlepszy wynik, gdy mówimy o jego czterech sezonach w Barcelonie, ale już z kolei najgorszy, gdy mówimy o podaniach w strefę ataku, co pokazuje, że mimo wszystko zwyczajnie ten piłkarz zaczął grać wyżej, kiedy tylko występował. Z kolei, gdy mówimy o reprezentacji Hiszpanii, tutaj można dostrzec, że Pedri głównie zaliczał podania ze strefy media punty, między innymi w meczu z Gruzją, natomiast nie było żadnej asysty czy takich wielu kluczowych podań, których można byłoby właśnie oczekiwać od piłkarza występującego tutaj, więc ktoś może sobie pomyśleć, no to po co tak naprawdę on ma tam grać, ale później no, warto sobie spojrzeć między innymi na inne statystyki, które pokazują także wpływ piłkarza na grę nieco w tle. I dlatego warto spojrzeć między innymi na wartości shot creating actions, to znaczy jak często piłkarz miał udział w danej akcji, która finalnie kończyła się strzałem na bramkę przeciwników. I tak jak widzicie, pod kątem najlepszego zespołu ofensywnie na tym Euro, to znaczy Hiszpanii w przeliczeniu na mecz, nikt nie był nawet blisko Pedriego. Z kolei, gdy mówimy o tym, jak często ktoś tworzył sytuację, no to tylko właśnie Grimaldo był lepszy, natomiast Grimaldo zagrał niewiele ponad 90 minut, Pedri mimo wszystko wystąpił w czterech spotkaniach, co pokazuje, że nawet jeśli nie miał wielu asyst, nie miał także wielu liczb takich, gdzie powiedzmy niedzielny kibic piłki nożnej powiedziałby wow, co za gość, no to wciąż pokazuje to, że mimo wszystko wpływ właśnie Pedriego na grę Hiszpanii był gigantyczny i on często występował jako Klej, który tak naprawdę łączy kilka formacji. I tutaj moim zdaniem to jest spore wyzwanie dla Hansiego Flicka, to znaczy rozwinąć u Pedriego taki głód do zdobywania goli. I nie chcę tutaj mówić o tym, że on czegoś takiego nie ma już zupełnie, ale wydaje mi się, że też to nie jest ten typ zawodnika, chociaż uważam, że można byłoby oczekiwać od niego pod tym względem więcej, zwłaszcza, że także odnoszę takie wrażenie, że te umiejętności Pedriego do powiedzmy odpowiedniego nadania toru lotu piłki podczas uderzenia są naprawdę imponujące i być może nie będzie on miał właśnie nosa do tego, gdzie być w polu karnym, natomiast on także powinien być bardzo istotną częścią ofensywy jakiegokolwiek zespołu, gdzie występuje, głównie będąc właśnie wystawiany na pozycji ofensywnego pomocnika. Zresztą podobnie mówił o tym Adrian Albeniz, to znaczy trener Pedriego w Lagunie. Jego największym atutem jest pierwszy kontakt z piłką, który daje mu przewagę w otwieraniu przestrzeni na boisku. To pokazuje, że może występować właśnie jako dziesiątka między liniami. Nigdy nie zobaczymy go z kilkudziesięcioma golami na koncie. To nie ten typ zawodnika. Jego futbol opiera się na angażowaniu wszystkich kolegów z drużyny. Zatem idealną opcją dla Hansiego Flicka będzie właśnie znalezienie powiedzmy takiego systemu, gdzie Pedri będzie mógł operować tak naprawdę gdzieś pomiędzy byciem media puntą a ósemką, bo powiedzmy właśnie z roli ósemki Pedri zaliczył asystę w meczu z PSG, która była naprawdę kapitalna i kiedykolwiek myślę właśnie o tym zawodniku występującym na dziesiątce, zawsze sobie przypominam to zagranie z głębi pola, które było naprawdę magiczne, które sprawiło, że Barcelona wróciła do gry na Parc des Princes, a z kolei zwrócił uwagę na to, gdzie w porównywalnej sytuacji był Ilkay Gündogan, to znaczy on jest piłkarzem, który wbiega w pole karne, to on jest piłkarzem, który często na tej pozycji podwieszonego pomocnika pod napastnika występuje właśnie w Barcelonie i to także pokazywały jego występy w reprezentacji Niemiec na Euro, gdzie w meczu ze Szkocją między innymi on operował w podobnej strefie co właśnie Pedri, między innymi w meczu z Gruzją, natomiast kto grał obok Ilkaya Gündogana był to właśnie Jamal Musiala, czyli piłkarz, na którym
Być może będzie się wzorować Hansi Flick pod kątem rozwoju Pedriego. Ale oczywiście żaden piłkarz nie będzie występował gdzieś, jeśli tego nie będzie chciał. Z tym, że tutaj wydaje się, że sam Pedri właśnie na pozycji mediapunty czuje się najlepiej i o tym mówi otwarcie. To znaczy, w strefie dziesiątki masz dużo większy wpływ na zagrożenie, na gole i asysty lub podania, które prawdopodobnie nie skończą się golem, ale służą innym, by dali asystę. Z kolei, kiedy mówimy już o innych słowach Pedriego, tutaj także warto zwrócić uwagę między innymi na ten cytat, gdzie zwraca uwagę w rozmowie z Mundo Deportivo, że mnóstwo trenerów, pomimo tego, że nie ma jakiejś bardzo długiej kariery, mówiło o tym, żeby właśnie pojawiał się dużo częściej wyżej, żeby zwyczajnie tam miał większy wpływ bezpośrednio na tworzenie sytuacji. Ale uważam, że także warto przedyskutować nie tyle wszystkie za, o których już mówiłem, to znaczy Pedri ma spory potencjał do rozwoju, między innymi gdy mówimy o częstotliwości strzałów, o umiejętności znalezienia takiego finalnego podania, między innymi także odnośnie tego, żeby zwyczajnie regularnie występować właśnie jako taka, powiedzmy, dziesiątka. Dla mnie to jest piłkarz porównywalny między innymi z Bernardo Silvą, to znaczy być może nie będzie to aktor pierwszoplanowy, to nie będzie ktoś taki jak Kevin De Bruyne, kto da ci 15 asyst w sezonie, ale 15 asyst drugiego stopnia plus 5 goli i 10 asyst normalnych, jak najbardziej tak. Wydaje mi się, że tego właśnie powinno oczekiwać się od Pedriego, powiedzmy, w skali długofalowej. Natomiast kiedy już mówimy także o argumentach przeciwko temu, żeby Pedri grał na dziesiątce, tutaj także można ich kilka znaleźć. I pierwszym z nich będzie fakt, że temu piłkarzowi zwyczajnie trzeba dać piłkę, że być może na pozycji dziesiątki nie będzie on mieć aż tak często piłki, jak właśnie w meczach, gdzie byłby wystawiany, powiedzmy, jako ósemka. I nawet jeśli, tak jak choćby to było w poprzednim sezonie, a tak naprawdę w poprzednim presezonie w USA, gdzie Barcelona mierzyła się bodajże z Milanem i Pedri był w stanie presować jak szalony, no to wciąż pytanie, czy takiego kogoś nie warto byłoby mieć zwyczajnie w środku pola, bo on pokazywał także za kadencji Xaviego, co prawda głównie w sezonie 22-23, choćby w spotkaniu z Atletico na wyjeździe, że jest w stanie kapitalnie wyglądać także pod kątem zwyczajnie pracy bez piłki i ktoś taki wspierający nieco niżej Frenkiego de Jonga mógłby być bardzo pomocny właśnie także Holendrowi. Zresztą odnośnie De Jonga tutaj także to jest ciekawa sprawa, bo moim zdaniem kolejnym argumentem przeciwko temu, żeby Pedri występował jako media punta, może być zwyczajnie fakt, że on równie dobrze może grać na pozycji Frenkiego i będzie pewnie wyglądał tam lepiej. Oczywiście, czy tak się stanie, czy nie, o tym się przekonamy, natomiast moim zdaniem to jest kolejny z, powiedzmy, takich wymogów stawianych przed Hansim Flickiem, to znaczy jakoś obudować Frenkiego de Jonga, sprawić, żeby ten piłkarz eksponował swoje atuty, których pewnie ma całkiem sporo z piłką przy nodze, ale także, żeby zakryć jego wady bez piłki. W tym oczywiście pomogłaby dodatkowa szóstka, natomiast jeśli nie uda się tego zrobić Hansiemu Flickowi, no to także mam wrażenie, że nie będzie to trener, który, powiedzmy, będzie mieć jakiś dylemat, żeby odstawić de Jonga, a na jego pozycję właśnie wstawić Pedriego, który pewnie będzie wyglądał tam lepiej i nieco bardziej naturalnie. A z tej pozycji, to znaczy z lewej ósemki, będąc ustawionym nieco głębiej, nieco niżej na boisku, Pedri mógłby mieć większy wpływ na fazę budowania akcji oraz zwyczajnie na otwieranie wolnych przestrzeni innym zawodnikom, choćby komuś takiemu jak Lamine Yamal, który oczywiście na pełnej szybkości uwielbia operować właśnie, gdy mówimy o tych szybkich przejściach z obrony do ataku, natomiast także mam wrażenie, że najlepsze występy Pedriego w Barcelonie z tego właśnie słynęły i tutaj być może to nie jest mecz, który jakoś szczególnie zapadł w pamięć, natomiast gdy mówimy o tego typu zagraniu, o którym teraz mówię, no warto cofnąć się ponad 2 lata wstecz do meczu na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt. Większość kibiców Barcelony pewnie z bólem wspomina choćby mecze Eintrachty Barcelona już na Camp Nou, kiedy to fala kibiców Eintrachtu zalała stolicę Katalonii, natomiast właśnie w meczu wyjazdowym wtedy Pedri wszedł na boisko bodajże z ławki rezerwowej i dał fantastyczne podanie otwierające całkowicie drugą stronę boiska, co finalnie dało przestrzeń Ousmanowi Dembele i finalnie skończyło się to golem. Zatem jak widzicie, to wszystko nie jest oczywiście jednoznaczne i mam nadzieję, że ta debata niedługo ucichnie, to znaczy, że Pedri po pierwsze będzie dostępny, bo tak jak mówiłem, te jego problemy ze zdrowiem są naprawdę katastrofalne, gdy mówimy o tym piłkarzu, bo to jest naprawdę joy to watch, jak można byłoby powiedzieć w Anglii. Piłkarz, którego oglądanie sprawia niesamowitą przyjemność, niesamowitą radość także z perspektywy zwykłego widza, natomiast mam wrażenie, że zwyczajnie ten piłkarz jest także w takim wieku, 21 lat, że to jest troszkę moment make or break, to znaczy albo pójdziemy w stronę zawodnika, który
regularnie ma problemy z kontuzjami, który non-stop będzie wypadał powiedzmy na 3 tygodnie, a za chwilkę będzie wracać i dawać koncert, albo też niekoniecznie, ale także to jest właśnie taki moment przełomowy, gdy mówimy o tym, gdzie będzie występować Pedri. Czy to będzie taka dziesiątka powiedzmy z krwi i kości, która pewnie będzie dawać nieco więcej liczb, czy jednak niekoniecznie. Ma świetnego trenera pod tym kątem, ma świetnego także nauczyciela piłkarza pod tym względem, bo Ilkay Gündoğan mam wrażenie, że także to jest chodząca encyklopedia właśnie pod kątem tego, jak wyczuć, gdzie spadnie piłka w polu karnym, no ale pytanie, czy to przejmie od niego Pedri, o tym oczywiście się przekonamy. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie, trzymajcie się, dzięki wielkie za uwagę, siemanko.